kończąc już temat, którym jest posłuszeństwo, tym, że miłość, ona równa się posłuszeństwu. W związku z tym, po pierwsze musimy zdecydować, że cokolwiek poznamy jako prawdę, ja wiem, przeczytamy z Biblii, usłyszymy na kazaniu, dowiemy się w jakikolwiek inny sposób i stanie się to dla nas zrozumiałe, to natychmiast zaczynamy robić. Posłuchaj, bardzo ważne rzeczy teraz. Pierwszy akt uwalniania miłości, czyli posłuszeństwa, bo tak to widzimy jednorodnie, to jest taki początek, to jest to, że cokolwiek ja zrozumiem z praw Bożych, ja natychmiast prowadzam życie. To bardzo proste. Na przykład rozumiem, nie wiem, przeczytałem w Piśmie Świętym, że na chorych kręcę kłaść będę i będą uzdrawiani, tak? To jest zrozumiałe dla wszystkich. Dobra, czy wszyscy rozumiemy? To teraz co robimy? Na chorych ręce kładziemy. Nie czekamy, aż nam się na przykład zachce, czy mamy jakieś głębokie przekonanie wewnętrzne. Rozumiecie, co ja mówię? To są początki, to tak się uczymy tego. Że tak miłość uwalnia. Akty posłuszeństwa. Nie później akty posłuszeństwa, bo tak się miłość uwalnia. A więc decydujemy, że natychmiast robimy i co? No i robimy. I to taki ruch jest pierwszy. Taki ruch pierwszy. Druga rzecz, 1 Koryntian 13:4, miłość jest dobrotliwa. Sens dokładny to jest to, że miłość to obchodzenie się z kimś na sposób łagodny, miły, łaskawy, współczujący, litościwy, pożyteczny i sprawiedliwy. To jest być dobrotliwym. I nie mówię tutaj o przekonaniach, tylko tutaj to słowo dobrotliwy jest związane z działaniem. Miłość to obchodzenie się z kimś, podkreślam słowo obchodzenie, na sposób łagodny, miły, łaskawy, współczujący, litościwy, pożyteczny i sprawiedliwy. I te elementy dotyczą 3 sfer wpływu na człowieka. Słowo pożyteczny i zbawienny, określające dobrotliwość, to sfera ducha. I oznacza to gotowość okazania praktycznej i przydatnej pomocy. A więc miłość to gotowość okazania praktycznej i przydatnej pomocy, nie każdej pomocy. Nie każdej. Nie każda pomoc jest praktyczna i przydatna. Więc na przykład nie będzie miłością w formie dobrotliwości powiedzenie komuś jakiejś teorii, która do niczego nie prowadzi. Pokazać wam niemiłość w dziełach kaznodziei. Oto wychodzi kaznodzieja w kościele i głosi teoretyczne w ogóle slogany, które nic nie znaczą. Co on robi? On nie kocha swoich podopiecznych. On nie jest dla nich dobrotliwy, bo na poziomie ducha ów człowiek nie okazuje praktycznej i przydatnej pomocy. Ponieważ ludzie, którzy słuchają jego teoretycznych wywodów, nie są w stanie z nich wyciągnąć niczego, co byłoby dla nich praktycznie pomocne. A więc ów kaznodzieja nie kocha. W tym, co robi, to nie uwalnia miłości. Mówi pięknie, mówi wspaniale, ale nie mówi tam żadnych, nie daje żadnych praktycznych wskazówek. Nie daje niczego, żadnego narzędzia, które jest narzędziem pomocnym. Inna rzecz, wychowywanie dzieci. Mówienie do dziecka rzeczy, które nie dają dziecku praktycznego narzędzia do zwyciężania każdego dnia. Rozumiesz? Na przykład zwrócenie dziecku uwagi bez wyjaśnienia powodu. Co to jest? Niekochanie. To się nie wyda. uwanie bez wyjaśnienia powodu. Jeśli Bóg tutaj powiedział, jak zwrócisz dziecku uwagę, to musisz zaargumentować dlaczego. Zawsze. Bądź na to gotowy. Jeśli dziecko nie będzie rozumiało, to przecież się mu wyjaśnisz. Jak przecież powiesz swojej córce, nie oglądaj tego tutaj programu, to ty wyjaśnisz jej dogłębnie, dlaczego ona ma nie oglądać tego programu, to będzie miłosne. A jak ty powiesz do niej, nie oglądaj tego programu, ona zapyta dlaczego, a ty powiesz, bo ja ci tak każę, to nie będzie miłosne. Rozumiecie formułę dobrotliwości na poziomie ducha, na poziomie duszy. Dobrotliwość objawia się jako litość, łaskawość i współczucie, czyli zrozumienie czyjejś sytuacji i chęć pomocy tej osobie. A więc miłość na poziomie dobrotliwości przejawia się przez zrozumienie czyjejś sytuacji i chęć pomocy tej osobie. Zrozumienie czyjejś sytuacji. Rozumiem twoją sytuację. Przychodzi do ciebie człowiek i mówi, że no nie wiem, zdradziłam swojego męża. I kiedy ty teraz powiesz, słuchaj, to jest grzech, to ty nie uwolnisz miłości. A wiesz dlaczego? Dlatego nie zrobiłeś żadnego kroku, żeby zrozumieć cel jej funkcjonowania. Dlaczego ona zdradziła swojego męża? Nie jesteś dobrotliwy. Na poziomie twojej duszy nie wszedłeś w zrozumienie. Co zrobiłeś? Powiedziałeś, co to jest. A kogo to obchodzi? Co byś wolał, idąc do lekarza, żeby lekarz ci powiedział nazwę choroby, żeby cię wyleczył? Ja bym wolał nie znać nazwy choroby. Ja nie muszę znać nazwy choroby. Chodzi mi o wyleczenie. Rozumiesz? Często na przykład mnie ludzie pytają, ty masz dar rozróżnienia duchów? Ja mówię, ale o co ci chodzi? Czy rozróżnisz, co jest we mnie? No tak ludzie pytają, czy ja rozróżnię? Ja mówię, ale dalej nie wiem, o co ci chodzi, a czemu chcesz rozróżnić? Bo coś mnie męczy. Ja mówię, przyjedź, ktoś cię to wyrzucę. Ale powiesz mi, co to? Ja mówię, ale nie wiem, czy ja ci powiem. A to wyrzucę. A dlaczego ja mam się wiedzieć, co to jest? Ja przecież nie muszę wiedzieć, co to jest, żeby to wyrzucić. Ja nie rozumiem. Ja nie muszę znać numeru PESEL bandziora, który puka do mnie do domu. Biorę stołek, walę w łeb. Dziękuję. Rozumiesz, o co chodzi? O co mnie PESEL jego? Człowieku. Informacja, czy on płaci podatki, czy on jest taki, czy on pochodzi z Hongkongu, czy skąd innego. Wchodził do mnie do domu, dostał stołkiem. Człowieku, zareagował. Nie interesuje reakcja. Ja wam cały czas będę pokazywał w ogóle, że miłość to jest mega praktyczna struktura. Na poziomie duszy, tak, ona się przejawia jako dobrotliwość poprzez litość, łaskawość i współczucie, czyli zrozumienie czyjejś sytuacji i chęć pomocy tej osobie. Tak, zdradziłaś swojego męża, chciałbym się dowiedzieć, co temu towarzyszyło, jakie powody temu towarzyszyły, dlaczego ty to zdradziłaś. Teraz będziemy próbowali temu zaradzić. Tak? Kiedyś na jednym spotkaniu modlę się o ludzi, podchodzi do mnie facet i mnie, bierze mnie za rękę, trzęsie się, mówi, jestem pedałem. Czy jesteś ogrodzony z Bożego Ducha? Tak, ty to nie jesteś pedałem, mówię. Mówię, nie ma pedałów w niebie. W niebie są sami odrodzeni z Bożego Ducha. Mówię. Za chwilę się zajmiemy twoim zaburzeniem. Ale to mówi, ale to co mi powiesz? Ja mówię, nic ci nie powiem. Ale to mówi, on był w szoku, w ogóle, że mnie nie za... Co pedał? No pedał, człowieku, rozumiesz, jeden lubi czekoladki, drugi jak mu nogi śmierdzą. Każdy ma inne zaburzenie. Nie przeraża w ogóle jego, rozumiesz, nie przeraża mnie w ogóle jego zaburzenie. Tak masz człowieku. No, okej, no nie, rozumiem, ja cię rozumiem, rozumiem cię, że cię kręcą faceci, rozumiem cię. Czemu ci nie rozumiesz? No jednego to kręci, drugiego coś innego kręci. No ja nie wiem, no kurczę, no tak cię kręci, no takie masz zaburzenie, no. Takie coś masz z mózgiem zrobione. Teraz przez moc Ducha Świętego załatwimy tę sprawę. No. Ale ja cię rozumiem w ogóle, spoko. Żadna sprawa. No to jest, co to jest? To jest dobrotliwość. A nie pedał. Co ci pedał zrobił? Ciekawie. Gorzej boli uderzenie od heteroseksualistów niż od homoseksualistów. W ogóle nawet z czystego podejścia w ogóle do bólu. Okrzyczycie? Miłość jest dobrotliwa. Dobrotliwa. I dobrotliwość to również łagodność, bycie miłym. I to jest poziom ciała. Łagodność, bycie miłym. Cholery nie było mi to trudno w życiu robić. Na poziomie ciała. To jest przeciwieństwo bycia surowym, srogim, niedobrym i agresywnym. Rozumiecie? Przeciwieństwo. Często, żeby coś zrozumieć, to trzeba przeciwieństwo określić. Miłość nie jest surowa, nie jest sroga, nie jest niedobra, nie jest agresywna. Ona nie jest taka. Jej pewne zachowania, one mogą mieć taki powiew. I to jest normalne, w pewnym sensie na granicy są. Bo kiedy karcisz dziecko swoje, to jesteś na granicy agresji. To jest granica agresji w działaniu. To nie jest agresja. Jak zbadacie temat agresji, to nie jest agresja. To jest granica. Ty dochodzisz do granicy, tak? I ty nie przechodzisz tej granicy, tak? Bo agresja sama w sobie, tak? Ma formułę zniszczenia. Karcenie nie ma w sobie formuły zniszczenia. To nie jest agresja. Agresja się pojawia wtedy, kiedy pojawia się intencja zniszczenia. A więc widzimy, że miłość jest dobrotliwa. Łagodna i miła na poziomie fizycznym. Litościwa, łaskawa i współczująca na poziomie psychiki. I pożyteczna, zbawienna na poziomie ducha. Ona taka jest. Poznajesz ją dzisiaj. Ona taka jest. Co innego to nie miłość. Doradztwo, które w ogóle nie ma żadnego sensu, które nie wprowadza w ogóle konstruktywnych rzeczy. Kurczę, jak ja nienawidzę polityki wszelkiego rodzaju. Wszechobecnej. Polityka polega na tym, że się mówi do ludzi rzeczy nie do zastosowania. Rozumiesz? A polityka religijna to jest szczyt chamstwa. Tłumaczy się ludziom, w ogóle mówi się do nich rzeczy nie do zastosowania. Nie do zastosowania. Rzuca się coś, co jest nie do zastosowania. Przychodzi człowiek po rozwodzie do kościoła, rozumiesz? A oni mówią, że nie powinieneś robić. On jest po rozwodzie. Oni mówią, bracie, nie powinieneś się robić. Rozumiesz, co to w ogóle jest za rzecz? Co to jest za historia? Przed człowiek po rozwodzie. Oni mówią, bracie, nie powinieneś się rozwijać. Rozumiesz? Szok. Zobacz, co mu zrobili. Powiedzieli mu takie coś. Coś takiego, po co ty do niego mówisz w ogóle? Idź psalm zaśpiewa. Nie masz co zrobić z organizmem. Psalm napisane, same psalmy wycytuj, napisane literalnie powiedz nim. Psalma się z nim porozumie. Rozumiesz jakoś. Ale co to jest? To jest niemiłowanie, niekochanie tego człowieka. Określenie go jakoś, prawda? Chcę, żebyście to widzieli. Miłość jest dobrotliwa na poziomie ducha, duszy i ciała. Wszystko inne, co nie jest dobrotliwe, nie jest miłością. Idąc dalej, w tym pierwszym Koryntian 3:4 jest napisane miłość nie zazdrości. Sens wypowiedzi jest taki, miłość nie współzawodniczy. Nie jest zazdrosna z egocentrycznych pobudek. Nie jest zawistna, nie ubiega się gwałtownie o cokolwiek w sferze duszy i ciała. Nie zabiega. Ludzie mówią, jest zdrowa zazdrość. Zresztą mówi policja, to jest to. O, jest napisane, że Bóg jest zazdrosny. Ja mówię, gdzie to jest napisane? Pokaż. Gdzie jest napisane, że Bóg jest zazdrosny? Przed przyjściem Jezusa czy po jego przyjściu? O co chodzi w ogóle? Przetłumacz to słowo. Rozumiesz? Bo ludzie na przykład tłumaczą, że mówi, ja jest to jest zdrowa zazdrość. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa zazdrość. Każda zazdrość wynika z niskiego poczucia własnej wartości. Jeżeli myślisz, że ktoś cię zdradza, tak? Albo jesteś zazdrosny o cokolwiek, tak? To znaczy, że nie doceniasz siebie. I kogo? Uważasz, że istnieją większe wartości niż ty. Ja na przykład nie uważam, żeby istniała większa wartość niż ja. Dlatego ja nie jestem zazdrosny. Czy nie patrzę na kogoś, bo spojrzę w lustro i zaraz widzę więcej. Każdy człowiek powinien spojrzeć w lustro i zobaczyć diament. Największego w ogóle formatu. Że nie ma większego diamentu niż ja. Rozumiesz, co chodzi? To eliminuje zazdrość. Ale jak się widzi, że jest się maleńkim kamyczkiem pustynnym, tak? To każdy większy kamyczek będzie powodował to, że będziesz się chował w jego cieniu. I będziesz mówił, oj, żebym tylko nie stracił tego, czego mam. A jakże bardzo też bym chciał mieć to, co ma tamten. A miłość taka nie jest. Miłość nie zazdrości. A więc miłość nie ma w sobie ani grama zawiści. Zawiść, przyjaciele, to jest uczucie dyskomfortu powstające wtedy, gdy osobiste cechy, posiadane przedmioty lub osiągnięcia innej osoby dorównują poziomem i jakością do tego, co posiadasz, lub też przewyższają. Pojawia się w tobie dyskomfort. Ktoś jest lepszy ode mnie. Ktoś jest większy, mądrzejszy, silniejszy, lepiej wygląda. Pojawiają się takie elementy. Ma lepsze to, ma lepsze tamto. To są elementy zawiści, która jest składową zazdrości. A miłość nie zazdrości. Miłość nie zazdrości. Nie. Miłość, która jest Bogiem, ona nie zazdrości. Czego Bóg może zazdrościć? Te teksty Bóg jest Bogiem zazdrosny. Oni musieli takie rzeczy pisać, bo oni nie umieli inaczej ubrać te rzeczy. To byli nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Oni nie umieli tego ubrać w cokolwiek innego, rozumiesz? To dla nich tak się to tłumaczyli. Bóg zazdrosny, o co Bóg zazdrosny? No o co Bóg zazdrosny? No bez przesady. No Bóg zazdrosny? Bóg, który jest wszechrzeczący? O co może być zazdrosna wszechrzeczy? W nim wszystko żyje i wszystko się porusza. Ty. Szok. To takie absurdy, jak gdybyś był w ogóle zazdrosny o swój paznokieć. To w ogóle za głupotne jest. Bóg to miłość, a miłość nie zazdrości. Zawiść to jest cecha szatana. Szatan jest zawistny. I zazdrość spowodowała atak na tron na najwyższej północy. Zaatakował tron przez zazdrość, debil, człowieku. On chciał na tronie z Jahwe zasiąść. Bo Jahwe ma tron, a ja nie mam tronu. Walka, gra o tron. Gra o tron, sezon pierwszy. Sezon zero wstęp. Pielęgnowanie i wyswobadzanie zawiści otwiera drogę demonowi zawiści, którego cechą jest zaborczość i złośliwość. Jeżeli my nie uwalniamy miłości, to zacznie się pojawiać demoniczna strefa zaborczości i złośliwości. Wiecie, jakie demony stoją za zaborczością? Czary, manipulacja. Zaczynamy wchodzić na coraz głębsze wody demoniczne. Dusza zazdrosna to dusza czarująca. To dusza manipulująca. Już wszystko będzie robić tylko, żeby wiedzieć, czy nie jest oszukiwana, czy nie jest zdradzana, czy nie jest poniżana. Przeszuka każdą kieszeń. Powącha każdy fragment koszuli. Zaczyna korbę odbijać. A miłość nie zazdrości. Miłość jest swobodna. Miłość zna swoją wartość. Zna wartość. Wiem, kim jestem. Jeśli mnie odrzucasz, jesteś idiotą. Sorry. No bez przesady. No nie mnie. Okej? Okay? No nie mnie. Zawiść jest destrukcyjna i niebezpieczna. Stoi na drugim końcu rzeczywistości, gdy miłość stoi na pierwszym. To dwie różne przestrzenie. To ten sam demon spowodował cały plan, który zrodził się w umysłach ludzi, którzy schwytali i wydali Jezusa. Dlaczego oni go schwytali i wydali? Przez zazdrość. Oto powstał Mesjasz. Mesjasz. Patrzyli na niego i zazdrościli. Chodziły za nim tłumy. Co tych kapłanów tak pieniło? Co w ogóle ich tak pieniło? Gdyby Jezus siedział z podkulonym ogonem, rozumiesz? U siebie tam w Nazarecie i robił w ogóle stoły. I tylko kręcił się wokół swojej wioseczki malutkiej. Wszystko było pięknie, ale co on zrobił? On śmiał pociągnąć za sobą tłum. On śmiał uzdrawiać masy ludzi. On śmiał stanąć, tak? I mówić, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żaden z nich tego nie zrobił. Żaden z nich nie czuł się godny. Każdy z nich czuł się poniżony, a jednak zajmowali kluczowe stanowiska społeczne i religijne. Zaczęli mu zazdrościć. Demoniczne siły zawiści przyszły do nich. I mówił, trzeba go zgładzić. Najpierw próbowali nim manipulować, a potem powiedzieli, że muszą go zgładzić. Rozumiesz, co się rodzi, jeśli nie jest wysprowadzana miłość? Dalej w tym samym, chociaż jeszcze pociągnę Ewangelię Marka, żebyśmy zobaczyli do końca zawiść, główną składową zazdrości. Marka 15:10. Wiedziałem bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Zawiść to czerwona lampka na cielesnych ludziach. Czerwona lampka. Jak się pojawia gdzieś zawiść, to ja wiem na pewno, że tam nie ma uwolnionej miłości. Kawałeczek zawiści tylko zobaczę gdzieś. Mówię, oj, tu jest bloker człowieka. Bloker. 1 Koryntian 3:3. Jeszcze ci pokażę. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie pojmujecie? O, to jest typowy element cielesności, przeciwny duchowości. Każda forma zawiści, która jest główną składową zazdrości. Jest taka apokryficzna księga, Księga Mądrości. I w drugim rozdziale, 24 wersecie jest napisane tam tak. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. I doświadczają jej ci, którzy do niego należą. To jest mocne. Jak w ogóle wam się będzie kiedykolwiek chciało poczytać apokryf jakiś, to ja was osobiście mogę zachęcić tylko do dwóch. To są Mądrości Syracha i Księga Mądrości. Poczytajcie to sobie. Tego nie umieszczono w ogóle w kanonie Pisma Świętego, ale prawdę powiedziawszy, to były pierwsze księgi, które ja studiowałem w Piśmie Świętym. Dopiero potem przyszedłem do przypowieści Salomona, ja się w ogóle na mądrości nawróciłem. Każdy się nawraca na innym aspekcie krzyża. Ja się nawróciłem na mądrości, czytając Księgę Mądrości i Mądrości Syracha. Na przykład tekst, który tam przeczytałem lata temu, do tej pory pije we mnie jak w dzwon. Przeklęty niech będzie ten, który na lekarzach polega. To mnie rozpieprzyło. Ja to pamiętam do dziś. Rozumiem? Tak mocny tekst. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. To przeciwna miłości. Miłość nie zazdrości. W miłości nie ma grama zawiści. Ponieważ miłość opiera się na silnym poczuciu własnej wartości w Chrystusie Jezusie. Kiedy uwalniamy miłość, to zawiść zaczyna uciekać, umykać, zazdrość znika. Dalej w pierwszym liście do Koryntian 13:4 w tym samym wersecie jest napisane: miłość nie jest chełpliwa. Sens to to, że miłość nie jest próżna, czyli nie chwali siebie, nie przebija się, by osiągnąć chwałę dla siebie. Co to znaczy? To znaczy, że miłość, ona jest bardzo ukierunkowana na drugiego człowieka. Ona siebie nie stawia na piedestale. Wczoraj powiedziała o tym Agata. Jak będziesz żył poświęconym życiem, to zawsze ci zrobią zdjęcie. Ale jak twoje zdjęcie stanie na piedestale, to masz problem. Ezechiela 44:4 mówi tak. Potem poprowadził mnie w kierunku bramy północnej przez front świątyni i spojrzałem, a oto chwała Pana wypełniała świątynię Pana i padłem na twarz. Chwała należy się jedynie Bogu. Gdy przejawia się miłość, to nigdy nikt inny nie jest chwalony za daną sprawę, tylko sam Bóg. Realna miłość, która uwalnia się z człowieka, zawsze podniesie Boga do rangi Boga. Zawsze podniesie Boga do rangi Boga. W tej książce 7 kroków do osądzania proroctw Kenneth Hagin uczy proste zasady. Jeżeli w jakimś objawieniu nie jest podniesiony Chrystus, to nie jest to od Boga. I koniec. Resztę można sobie już zabrać. Nie trzeba się skupiać. Rozumiecie? Czasami słucham, jak ludzie głoszą Ewangelię z innych kościołów, z różnych tych, no nie? To jest szok prawda, którzy głoszą. Szok. Tam teoretycznie się mówi prawdziwe rzeczy, ale tam jest przełożony ciężar gatunku. Przełożony ciężar. My jako Kościół, my jako wspólnota, my określamy siebie jako zjednoczonych z Bogiem. To jest wielka różnica. W każdym naszym poselstwie Bóg jest podniesiony do rangi Boga. Mam to, bo Bóg mi to zrobił. Jestem taki, bo Bóg mnie takim stworzył. Mogę to, bo Bóg we mnie zamieszkał. On mówi, że wszedł do świątyni Pana i padł na twarz, jak chwała się pojawiła. To była jedyna rzecz, którą on mógł zrobić. Uniżył się. Miłość, ona zawsze będzie podnosiła Boga w Tobie. Im bardziej będziesz uwalniał miłość, tym bardziej będziesz wdzięczny i uniżony. Nigdy nie będziesz bardziej jakby podnoszący stan swojego szczęścia. Nigdy nie byłem tak wdzięczny, jak jestem teraz. Nigdy w życiu. Dziękuję Bogu za rzeczy, które są tak banalne czasami, że się w głowie nie mieści. Banalne. Że mi wiatr powieje po twarzy piosenkę. Wychodzę i mówię, Boże, jaki wiatr ładny. I się potrafię popłakać, bo wiatr nie da. Rozumiesz? Albo jajko było smaczne. Jest podniesienie Boga do rangi Boga. Zobacz, co mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 22 do 30. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 22 do 30. Potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej, tam przebywał, z nimi ich chrzcił. Jan także chrzcił wajną, blisko Salim. Tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się i niezmiernie, słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. On to rozumiał. On to rozumiał. Miłość nigdy nie podniesie Ciebie jako osoby niezależnej od Boga. Nigdy. Nigdy. Nie istniejesz bez Niego. Bez Boga jesteś niczym. Nie posiadasz żadnej wartości. Nie ma Cię. Ja już nawet nie mówię, że jakiś jesteś. Bo Galatian 2,20 mówi, nie żyję już ja. Ciebie nie ma bez Boga. Ciebie nie ma. Ty nie istniejesz bez Boga. Rozumiesz? Nie istniejesz. Ludzie, którzy nie rozumieją nieutracalności zbawienia, nie potrafię sobie wytłumaczyć tego zjawiska. Mówię, żyję już nie ja. Koniec. Tam nie ma do czego wracać. Jednocześnie w naszych myślach nie można w sobie stworzyć przestrzeni, w której będziesz mógł powiedzieć, ja coś znaczę poza Nim. Bo Ciebie nie ma. I miłość uwalniana z ducha człowieka pokazuje, że nic nie ma takiego w Tobie, co byłoby w ogóle, na czym można było się zatrzymać. Dlatego też my nie mamy ludziom nic do dania oprócz Chrystusa. Nic! Ja sobie nie wyobrażam, że ja jestem z kimś blisko i coś on ode mnie chce oprócz Chrystusa. Ja mówię, ale ja nie mam nic. Nic. Jak do mnie przed człowiek i mówi, czy mógłbyś mi pomóc, ale ja nie chcę przyjąć Jezusa. Ja mówię, nie mogę ci pomóc. Nie. Ale mówi, czy to porozmawiaj ze mną. Ja mówię, ale o czym? Jak mi pomóc? Ja mówię, ale ja ci nie mogę pomóc. Poza Chrystusem ja nie pomagam ludziom, bo ja nie umiem. Nie umiem tego robić. Idź do kogoś, kto umie. Może ktoś umie. Ja nie umiem. Rozumiecie? A wiecie, że ja zdecydowałem o tym, że nie umiem. Ja zdecydowałem. Bo ja znam wszystkie środki potrzebne do tego, żeby pomóc komuś poza Chrystusem. Wszystkie. Dalej w 1 Koryntian 13:4 jest napisane, miłość nie nazywa się. Sens jest taki, że miłość nie napełnia się pychą, czyli umiejętnościami, zdolnościami, osiągnięciami i statusem związanym z naturą człowieka, a także innych stworzeń. Co to jest pycha? Pycha to jest niezależność od Boga. Kim jest człowiek pyszny? Człowiek pyszny to jest człowiek, który mówi, jestem taki, bo to wypracowałem, bo się taki urodziłem, bo mam takie pochodzenie, bo skończyłem taką szkołę, bo posiadam taki majątek, bo posiadam takie talenty, dlatego taki jestem. To człowiek pyszny, opierający się na tym, co posiada w sferze naturalnej. Każdy człowiek, który opiera swoją wartość na tym, co posiada w sferze naturalnej, to człowiek pyszny. To dusza pyszna. Pyszna dusza. Dusza pokorna to dusza, która nie opiera się na naturalnych uwarunkowaniach. Jakie masz naturalne uwarunkowania, to nie jest ważne w temacie pychy czy pokory. W ogóle. Rozumiesz? Człowiek pokorny to człowiek opierający się na tym, że Chrystus jest w nim i Chrystus go prowadzi. To jest człowiek pokorny. To nie ma też nic wspólnego z zachowaniami typu spokojny, niespokojny. Rozumiecie? W tym świecie słowo pyszny kojarzy się z tym, że jesteś taki zdecydowany. Do mnie mówią, ty jesteś pyszny. Ja mówię, dlaczego takie wnioski wyciągasz, że jestem pyszny? Chyba mnie polizałeś. Właśnie się denerwują, jak tak nie wyciągnę. To trzeba w ogóle głupiemu będę głupoty ciężko odpowiedzieć. Pyszny jestem? Ja? Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia. Dobrze, że ja się ubieram. W ogóle. Po tej ilości narkotyków, które przyjąłem. Rozumiesz? Nic nie mam do zaoferowania po ludzku. Co ja mam do zaoferowania? Ja jestem pyszny, na czym się mam oprzeć? Na czym? A nawet jakbym miał się na czym oprzeć? Na jakimś intelekcie. Czy na innych rzeczach? Też się nie opieram. Bo intelektem się nie zdobywa ludzi dla Chrystusa. Intelektem to ja mogłem bandziorów po prostu nazbierać wokół siebie, o. To mogłem zrobić intelektem. Wkręcić, rozumiesz, ludzi w to, co tam sam wymyśliłem, namanipulować. Na czym się mam oprzeć? Jestem pokorny, najbardziej pokorny z ludzi. No i koniec, już nie chcę z tobą gadać. A prawda jest taka, że tak jest. Miłość nie nadyma się. Dokładnie miłość nie przykłada żadnej miary do naturalnych zdolności człowieka. Ona jest duchowa i tylko polega na duchowych zdolnościach. A one są własnością Boga, podkreślam słowo własność. Nawet gdy działają przez człowieka. Rozumiesz zatem, że sama forma zjednoczenia polega na tym, że ty należysz do Boga. Wszystko, co masz, to należy do Boga dzisiaj. Miłość Ona będzie podnosiła ten aspekt w twoim życiu do rangi wieży Eiffla. Ty będziesz, im bardziej będziesz uwalniał miłość, tym bardziej będziesz rozumiał, że nic nie masz. Mając wszystko, nie jesteś właścicielem niczego. To nawet pięknie, bo nic nie możesz stracić. Nie mogą ci ukraść. Rozumiesz? Nikt nie może się włamać do twojego wewnętrznego człowieka i pozabierać ci wartości, które posiadasz. Żaden demon nie może tam przyjść i zagrzebać ci. Bo jak on tam wsadzi rękę, rozumiesz? To mu jakiś anioł urwie. Dalej czytamy w 1 Koryntian 13:5. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Sens jest taki, że miłość nie zachowuje się niewłaściwie i nieprzyzwoicie. Nie zachowuje się szpetnie, czyli brzydko i nie ma nic przeciwko drugiej osobie. Oto niepostępowanie nieprzystojne. Pierwszy liście do Koryntian 10:32 jest mowa o tym, aby nie gorszyć. Słowo zgorszyć znaczy spowodować skandal. Jedyny skandal, który miłość powoduje, to skandal w piekle, gdy Chrystus jest głoszony i przejawia się. Miłość nie powoduje innych skandali. Jedynie twoje zachowania prochrystusowe mogą stwarzać pewnego rodzaju dyskomforty u innych ludzi. Żadne inne twoje zachowanie. Bo miłość nie postępuje nieprzystojnie. Zobaczcie, jakie to jest ściśle związane w ogóle z działaniami. Ja swoim życiem nie mogę zniszczyć żadnego innego życia. Jeżeli przyjdzie mi choćby najdrobniejsza myśl do głowy, aby czyjeś życie zniszczyć, czy też pokusa, aby wejść w taką przestrzeń, to natychmiast zrobię krok do tyłu, bo miłość nie postępuje nieprzystojnie. Pamiętacie te teksty? Miłość bliźniemu zła nie wyrządza? Nie wyrządza zła. Ostatnio tutaj ktoś, chyba Michał Zięcina, powiedział taką rzecz, że w sprawie finansów, że jak w ogóle ty nie masz poukładanych rzeczy w środku, to ty nie łup Egiptu. Że ty w ogóle ty masz chciwość, ja już nie pamiętam, jak ty to, Michał, powiedziałeś, już nie pamiętam, że to zapisałem, ale w ogóle, że jeżeli ty masz tą mentalność jakiegoś chciwca, tą mentalność w ogóle, to teraz nie mów, że ty idziesz w świat łupić Egipt. Tutaj Michał Kornol też o tym mówił, ona na poziomie zasad, z którymi się wchodzi w różne miejsca. Miłość nie jest nieprzystojna. Miłość nie zachowuje się w sposób skandaliczny. Miłość, ona wprowadza kontrowersje na poziomie rozdzielenia prawdy od fałszu, a nigdzie więcej. Ona nie zachowuje się dziwacznie. Ja w tym kościele już widziałem różne rzeczy. Ludzie byli pijani, chodzili, uzdrawiali chorych. Nachalali się, poszli uzdrawiać chorych. Uzdrowili każdego, którego spotkali po drodze. Bo moc Ducha Świętego działa, czy pijany, czy nie pijany. Dla Ducha Świętego nie ma znaczenia, czy ty wypijesz litr wódki, bo ręce twoje leczą i koniec. Kaszpirowski z nieba jesteś. Nie ma bata, ale co z tego? Co z tego, że ty uzdrowisz człowieka, rozumiesz? Jak ty go, gdzie ty go zaprowadzisz po tym uzdrowieniu? Do pubu? Żeby się dowił razem z tobą? Już zdrowy to niech idzie, tak? Miłość nie postępuje w ten sposób. Ludzie żyją w kompromisach, tak? Gorszą środowiska, które są wokół nich, okej? I mówią, że kochają. Nie kochasz. Musisz żyć tak, żeby nikogo nie niszczyć. Nawet w wielu przypadkach, które są prawdą. Rozumiesz? W środowisku, w którym żyjesz, musisz żyć tak, żeby nikogo nie niszczyć. Musisz przyjąć pewnego rodzaju postawę, bo miłość jest miłością, tak? A nie zniszczeniem. Nawet jeśli rzeczy pochodzą z Boga w różnych aspektach, ale środowisko nie jest w stanie ich w ogóle przyjąć, to musisz się nauczyć więcej milczeć, bo środowiska nie zmienisz. Musisz rozpoznawać czas i przestrzeń, bo taka jest miłość. Rozumiesz? Nawet brzydkie myśli i słowa nie mają nic wspólnego z miłością. Rzeczy, które mają brzydki wymiar. Coś, co jest szpetne. Coś, co szpeci. Mówię do tych z Was, którzy dotykacie różnorakich, głębokich sfer duchowych. Wiecie, co to znaczy, że się dotyka szpetnych rzeczy w duchu. To jest w ogóle... To nie chodzi o to, co tam się wizualnie pojawia. To nie chodzi o to. To chodzi o to, co temu towarzyszy. To może być coś drobnego, a to będzie tak obrzydliwe, że się w pale nie mieści. W duchu. Są myśli szpetne, słowa szpetne. Miłość taka nie jest. Miłość nie w środku, nawet w środku nie będzie niszczyła drugiego człowieka, poniżała. Rozumiecie? Ona nawet nie będzie siedziała na ławce i myślała negatywnie o drugim człowieku. Ona nie da rady tego robić. Taka miłość nie jest. Jak się uczyłem uwalniać miłość, to to też się bardzo dużo odbywało na poziomie moich myśli. Ja na przykład myślałem o jakimś człowieku, ja negatywnie o nim myślałem. I to zaczynało we mnie w ogóle skrzytać. I Duch Święty do mnie mówił: Artur, nie myśl o nim tak. A to przychodziło mi bardzo prosto. Pojawiał mi się jakiś człowiek w głowie i ja widziałem jego negatywne cechy. I byłem w stanie sobie siedzieć i je w środku oglądać. A Bóg mówił: Artur, to nie jest miłosne. Ja mówię: Boże, to w ogóle jak mam w ogóle myśleć? Wiesz, że przygoda, że grzech, zniszczenie, one zawsze są lepiej widoczne. To ja wam powiem, gdybym teraz na tej koszuli tutaj miał taką plamę z atramentu, 90% z Was by było skupionych na tej plamie. Nie na pozostałych elementach tej koszuli, tylko na tej plamie. Rozumiesz? Tak by to było. Bo grzech jest bardzo widoczny. A już na poziomie myśli, skupianie się na tego rodzaju rzeczach. Tak? Na szpetnym myśleniu o kimś. Tak? To nie jest miłość. Nie mówiąc o wypowiedziach. Ja często do naszych dzieci powtarzałem i powtarzam, mówię: mów pięknie, będziesz miał piękne. Chcesz mieć piękne w życiu, mów piękne słowa. Piękne. Mów pięknie, będziesz miał pięknie. Będziesz mówił brzydko, będziesz miał brzydką. Rozumiesz mnie? To proste. Chcesz mieć brzydko? Mów brzydko. Brzydkie rzeczy. Używaj brzydkich sformułowań. Brzydkich. Miłość również nie pielęgnuje niechęci do drugiego człowieka. Jeżeli jest niechęć do drugiego człowieka, to miłość tego nie pielęgnuje. Miłość Ona wychodzi ponad to. I to jest w czynach, to nie jest w emocjach, bo w emocjach zawsze czujemy chęć lub niechęć i to jest w ogóle takie niezależne w ogóle. Wielu z Was opowiadałem, to jak kiedyś jeszcze jeździłem do kościoła zielonoświątkowego tutaj na Sienną w Warszawie. Jeździłem autobusem numer 500 z dworca gdańskiego, bo nie mieliśmy samochodu i tam przyjeżdżaliśmy pociągiem, wsiadaliśmy do 500, miałem przejechać 2 przystanki do centrum. To były długie przystanki. Wsiadłem tam, gdzieś jechałem sam, lata temu tego kościoła. Stoję w tej 500, to jest rano, bo najechała zbrudna z tamtej strony. Pusto, tam w tym autobusie. Siedzi z tyłu taka postać, trudno powiedzieć, mężczyzna czy kobieta. Śmierdzi? A wszedłem na środek tego autobusu, stanąłem sobie. W ogóle stoję sobie gdzieś. Jadę na nabożeństwo do kościoła zielonoświątkowego. Ładnie wyglądam w ogóle, ładnie pachnie, dobrze się czuję. Jadę, zaraz będę wielbił Pana w ogóle. Słyszę w ogóle, usiądź koło niego. Nie. Czy Bóg Ci nie każe siadać koło Menela, człowieku? Rozumiesz, że to śmierdzi na pół autobusu. To nie Bóg. Tak? W ogóle nie, no mówię w ogóle. Ale z diablem. Słyszę. Usiądź koło niego, umarłem. W ogóle wiesz, stoję, jestem rozpieprzony w tym w ogóle, dobrze idę, siadam przy nim, śmierdzi, o jak śmierdzi. Dzisiaj wiem, że to jest zapach lata. Jak będę zaczyna dobrze śmierdzieć, to lato idzie. Ciebie? To z kabaretem. I w ogóle głęboka świadomość, że to, co czuje, nijak się ma do tego, co on dla niego zrobił. Czuje potworną, psychofizyczną niechęć do tego człowieka. Ale Bóg do mnie nie powiedział: Artur, ty czuj się dobrze w jego towarzystwie. Artur, teraz uczynię cud. Jak ty usiądziesz koło tego Menela, to będziesz czuł Chanel numer 5. Nie! Normalny nasz przaśny polski. Czas, mocz i alkohol. Ten rodzaj perfum. On nie powiedział czuj, on nie powiedział myśl. On powiedział usiądź. Usiądź tam. Co to jest? Czyn. Gest. Rozumiesz, o czym ja mówię? Czyn, gest. Niechęć do człowieka eliminujemy ruchem, a nie oczekiwaniem, aż coś się w nas zmieni. Chęć przychodzi wtedy na poziomie psychoemocjonalnym, kiedy zdecydowaliśmy aktem woli i weszliśmy w bliskość. Wtedy się pojawia chęć, a znika niechęć. To się robi z miłością. Praktykuje się, uwalnia się. Nie czeka się, aż się pojawi chęć. To nie tak działa. To się w to idzie. Idę w to. Idę w to, Panie Boże mój. Dobra, idę w to. Wchodzę tam. Ja tak jak prowadziliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych, nie było tam chętnego, żeby się zgłosił na szpital. Norbert się zgłosił na szpital. Poszedł na ten szpital. Tam człowieku na tym szpitalu to było koło. Święto mamy jakieś tam w tym kościele, stoły rozstawione, jedzenie porozstawialiśmy. Patrzę, kogo on tam wlecze, człowieku z tego szpitala. Człowieku. Wziął z jakiegoś tam pomocnika. Wlekło człowieka, co nie ma pół twarzy. Wlekło. Posadzili go przy tym stole, w ogóle wiesz. Nie ma twarzy. Leci mu tu ślina. Mamy Wigilię. Święta Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie. On ich tam do Jezusa przyprowadzał, uzdrawiał niektórych. Tego w ogóle nie wiem, przyprowadził, ja już nie pamiętam, co to było w ogóle. Wiem, że sieci nie ma pół twarzy. Zęby mu tu widać, człowiek rakiem zeżar to wszystko na zewnątrz, leci mu to wszystko w te talerze. Człowieku, ludzie siedzą w ogóle, wiesz, krępujący milczenie jak na szeregu. No. Przyszedł, usiadł. Człowieku, my teraz żyjemy w tym. Trzeba w tym żyć trzeba. Pytanie, dlaczego tak? A wiesz dlaczego? Ano dlatego, że miłość nie pielęgnuje niechęci do drugiego człowieka. Czy ty masz prawo w tym nie być? Masz prawo. Nie mówimy o tym, czy masz prawo, czy nie dzisiaj. Mówimy o tym, czy ty chcesz uwalniać miłość. A ja ci pokazuję, że miłość nie pielęgnuje niechęci. Nikt ci nie każe tam być. Ale jeżeli ma to spowodować wyjście z niechęci, to powinieneś tam biec. Powinieneś biec w to środowisko i tam posiedzieć w tym środowisku. Jeśli to może spowodować uwolnienie miłości, która jest najważniejszą rzeczą na świecie, to może powinieneś tam trochę pobyć. W tym środowisku. Może powinieneś dotknąć tego. Ja się szybko uczę. Ja to w ogóle się szybko uczę. Jedna z takich moich pragnień to szybko uczyć. Nie lubię się długo uczyć, wiecie? Ja bardzo szybko zacząłem ogłaszać, że ja w ogóle nie mam niechęci wobec żadnego człowieka. Nie kocham Boże ludzi wszystkich. Małych, dużych, grubych, ładnych, brzydkich, śmierdzących, pachnących. Panie Boże, niech się zwalają kupami do nas, do domu, wszędzie. My jak dom swój otworzyliśmy, to po prostu w tym domu było wszystko. Wszystko było człowieku. Normalnie. Jak wpadło tornado, wpadło do łazienki, to w tej łazience człowieku, rozumiesz, tam wszystko łącznie z kupą na ścianie. Dom otworzyliśmy. Pierwsze przyszły, proszę Ciebie, dzieci. Z tego, z czego te dzieci przyszły? Ja już nie pamiętam, jakiś ośrodek. Dom ciepła to się nazywało. Dom ciepła. Dzieci takie z patologicznych rodzin. Wszystkie jak się rozebrały, te dzieci tam zdjęły buty człowieku. Koniec. One zdjęły buty. Rozumiesz, już mogłeś zasiąść przed siebie jak pasza w powietrzu. Ja mówię, a my decyzję podjęliśmy, że dom otwieramy na ludzi. Rozumiesz? Przyszli ludzie, tylko nie tacy. Ja pamiętam, po paru latach naszej służby Agata siedzi ze mną i mówi tak, Artur, a będzie szansa, że będą normalni ludzie wokół nas kiedyś. Normalni. Nie patole. Ale patrz, co się dzieje. My zostaliśmy przetrenowani, tak? Na patolach. Powiem Ci coś, pokochasz patola, pokochasz wszystkich. Tak. Jak się przytulisz do trendowatego, tak? To bez żadnych problemów będziesz, proszę Ciebie, na Cindy Crawford ręce kładł. Żaden problem. Żaden problem. Jak przychodzą ludzie na siłownię i ktoś mnie pyta, od czego mam zacząć i siada przy jakimś urządzeniu, ja mówię, zejdź z tego urządzenia. Co mam robić? Ja mówię, wolny ciężar, to najbardziej prymitywny tamten. A czemu od tamtego? Ja mówię, człowieku, opanuj to! Te chamskie żelazo na dzień dobry. A potem bierzcie za urządzenia specjalistyczne. Rozumiesz? Mówiłem wam wczoraj, tym z was, którzy byliście na spotkaniu proroczo-stawienniczym, że wielcy tego świata mówią o wielkich rzeczach tego świata, a prorocy prowadzą do dzielnic nędzy. I miłość najlepiej się trenuje, tak? Tam, gdzie emocje nie chcą. Bo emocje chcą mieć konflikt. A niechęć do drugiego człowieka to jest plaga! Plaga! Ja osobiście uważam, że święty Franciszek z Asyżu był narodzony z Bożego Ducha. Ja tak uważam. Może to nie był w ogóle charyzmatyk. Dużo o władzy też nie wiedział. Jedyne, co przeczytał w swoim życiu z Pisma Świętego, to fragment Ewangelii Łukasza do Tremianu. Jak sobie nie radził z cielesnością, to się rzucał w róże, żeby jego ciało cierpiało w ogóle. Ale był też człowiekiem ruchu wiary. Jak chciał przy Ciebie żonę i dzieci, ale mówi tak: Panie Boże, jak będę miał żonę i dzieci, to nie będę mógł iść do Afryki głosić. Siedział w grocie, gdzie było zimno. Może tam, gdzie było zimno, wziął na siebie kubrak jeden, siedział w tym zimnie, pobudował sobie bałwan, takie przed to kroku. Żona i twoje dzieci, tak? Potem wyszedł, przeklął to w imieniu Jezusa, rozwalił, tak? Wiesz, miał swój sposób facet. Tak? Był konkretnym gościem, tak? I Franciszek z Asyżu swoją służbę, wiecie, od czego zaczął? Jego ojciec był bogatym człowiekiem, kupcem. Na dzień dobry rozebrał się do gołego tyłka na środku Asyżu. Aż biskup do niego przyleciał i okrył go tą szatą swoją, bo taki bogaty młodzieniec, no nie? Rozebrał się, uznał i nic od nas nie chce. Mówi: goły wyszedłem z łona matki, goły wrócę. Rodzinie i poszedł. Wiecie, gdzie poszedł? Do trędowanych. Do trędowanych. Wiecie co? Nigdy się nie rozchorował. Nie zaziębił się, nie rozchorował się na trąd. Nic go nigdy nie dopadło. Nic. Poszedł na piechotę do papieża. Powiedział do niego tajnik lejt, ponieważ ja idę głosić muzułmanom. I poszedł na kamarz do Afryki. Rozumiesz, o co chodzi? I wlazł do największego obozu muzułmanów. I powiedział, złapali go, powiedział, prowadźcie mnie do Baszy. Zaprowadzili go do Baszy. On powiedział, jestem Chrystusowcem. Chcę wam mówić o Jezusie. Pasza do niego mówi, przecież cię zetnę za chwilę. A on mówi, ale najpierw mi wypróbuj. Oto ogień. Wrzućmy do tego ognia. Jeśli wyjdę z niego, będziecie mnie wszyscy słuchać. Pasza z pukiem. Tak zaczął święty Franciszek. W obozie. U Paszy. U Pasza powiedział, puśćcie go. Co chcesz nam powiedzieć? Ogłosił Ewangelię całemu obozowi muzułmanów. Wyszedł stamtąd. W ogóle do więzienia go wtrącili, bo nie wierzyli w ogóle, że nie przeszedł na stronę muzułmanów. On miał jazdę za jazdą. Zaczął od trędowanych. Chodził, przytulał ich, modlił się o nich. Rozumiesz? Złamał niechęć do człowieka, która była włożona w niego od jego urodzenia. Ponieważ ojciec, bogaty kupiec, uczył go, tak, że istnieją dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mają pieniądze i reszta. A wszystko robił to jego ojciec w autorytecie Boga. Sorry. Miłość nie pielęgnuje niechęci do drugiego człowieka. Pielęgnowanie niechęci do drugiego człowieka otwiera drogę demonicznym siłom do naszego życia. Rozumiecie? Otwiera drogę demonicznym siłom. Chcę, żebyście to zobaczyli, bo to ważne. 2 Koryntian 2, 5, 11. To jest bardzo bagatelizowany temat. 2 Koryntian 2, 5, 11. Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczycie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Ten fragment, że zamysły szatana są nam dobrze znane, jest jakby przez chrześcijan dobrze znany. Mówi się o zamysły diabła są nam dobrze znane, tylko ja chcę wam pokazać, że to jest pisane w kontekście. Ten kontekst dotyczy tego, że Paweł uczy ich, aby nie mieli niechęci do drugiego człowieka, który zresztą zawinił przeciwko nim. Paweł mówi tak. Przebaczcie mu, przyjmijcie go, aby go nadmiar złości, nadmiar tego nieszczęścia nie pochłonął. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy my nie uwalniamy miłości wobec kogoś, a możemy to zrobić i ktoś jest w naszym środowisku, to w ogóle działamy na jego niekorzyść, bardzo poważnie. Ja uczyłem o tym, kiedy mówiłem o nieprzebaczeniu. A ten końcowy werset, mówiący, że aby was szatan nie podszedł, mówi o tym, że jeżeli oni mu nie przebaczą, czyli jeżeli oni nie wezmą tego człowieka do swojego serca z powrotem, to otworzą drogę do demonicznych sił. Niechęć do drugiego człowieka otwiera drogę dla demonicznych sił w twoim życiu. Niechęć do drugiego człowieka, obojętnie do jakiego człowieka. Nieważne, czy ktoś cię skrzywdził, czy nie skrzywdził, ale pielęgnowanie tej niechęci na jakimkolwiek poziomie otwiera drogę demonom. I wielu chrześcijanach się burzą wtedy, wiesz, ale to co? To jak mam tak wszystkich, tak mam to wszystkich rudnąć? Ja nie wiem, do kogo ty masz rudnąć. Ja innej się nie patrzę. Rozumiesz? Tu jest pięknie. Mamy wszystko piękne. Wszystko piękne. Ale w tym naszym pierwszym kościele to w ogóle, człowieku, to my po każdym spotkaniu to się musieliśmy kąpać. Żeby trzeba wykąpać. Jechałeś na nabożeństwo, to braliśmy na autorytet, żeby stare wszy nie oblazły. Brałeś autorytet nad wszami. Zakazywaliśmy wszom, żeby nie gryzły. A wszy były. Agata Cerońska jeszcze zaczęła te kopity, człowieku. Jedna w drugą, łuszczyca, człowieku, głowy, to tam... Ja tak patrzyłem z boku, w ogóle wiesz, u nas w domu z podłogi jeść można było. Tam mówię, będzie jej strzygła teraz, jak ona to będzie robić? Przyszła kobieta, cała łuszczyca, głowę, człowieku, sypie się tutaj, twarz. A tata mówi, przepraszam, czy ja się mogę o panią pomodlić najpierw? Proszę. Położyła ręce na nią, pomodliła się, ostrzygła, następnego dnia kobieta wstała rano z zero łuszczycy. Wszystko zniknęło w ciągu jednej nocy. Oddała życie Jezusowi, oddał jej mąż, oddały dzieci, wszystkich chrzciliśmy w rzece. Rozumiesz? Tam był brud, smród i ubóstwo. To nie chodzi o to, że to jest coś wielkiego, że takie coś jest. To nie chodzi o to. Ja na przykład nie jestem, ja nie mam powołania do tego, żeby zbierać bezdomnych czy coś. To nie jest moje powołanie. Ja się do tego, mnie do tego Bóg nie posłał. Tak samo jak mnie Bóg nie posłał, żebym robił, nie wiem, siedział tylko wśród więźniów, coś, to nie moje jest, rozumiecie? To nie moje. Ja tak, ale ja w swoim sercu wszystko wyrównałem. Powiedziałem, Panie Boże, ja nie będę miał niechęci do żadnego człowieka. I będę szedł przez te życie i obojętnie, kto mi się napatoczy w życiu, to będę go kochał. Mądry, głupi, śmierdzący, pachnący, fajny, niefajny, ho, baba, bez różnicy, idę do przodu i koniec. Z łuszczycą, bez łuszczycy, z pieniędzmi, bez pieniędzy. Tak sobie będę szedł i tak będę kochał. I pomóż mi Pani, bo za cholerę nie wiem, jak się do tego zabrać. No i to jest wystarczająca modlitwa wiary. Wystarczająca modlitwa wiary. I ogłaszanie, że się nie ma niechęci do każdego człowieka. Dalej, 1 do Koryntian 13:5. Miłość nie szuka swego. I to było coś, co najdłużej spędzało serwis południa. Bardzo mnie bolało to. Sens jest taki, że miłość nie poszukuje siebie. Nie bada i nie docieka swoich spraw. Nie żąda i nie wymaga dla siebie. Nie pragnie i nie stara się o siebie. W ogóle po latach dotarło do mnie, że Bóg, który jest miłością, nie szuka swego. Kiedyś zapytałem, jak ty nie szukasz swego, to czego ty szukasz? On powiedział do mnie, twojego. Twojego szukam. Twojego, Arturek. Z nas dwóch ja szukam twego. Nie szukaj swego, bo nie musisz. Ja się tym zająłem. Panie, czego mam szukać? No czyjegoś. idź w życie i czego szukaj? No czyjegoś szczęścia, czyjegoś dobra, czyjej zasobności, czyjegoś zdrowia. Nic bardziej dzisiaj mnie nie kręci, jak oglądanie wzrostu innych ludzi. Nic. Mogłem tak siedzieć jak w kinie i oglądać czyjś sukces. Rozumiesz? Miłość koncentruje się na innej osobie. Miłość nie koncentruje się na sobie samym. To jest miłość. To jest koncentracja na drugiej osobie. Miłość nie mówi, co mi zrobiłeś. Czemu taki jesteś? Dlaczego? Bo kat jest tego. Dlatego. Miłość usuwa na drugi plan siebie i swoje sprawy, swoje przyzwyczajenia, poglądy, komforty. Usuwa na drugi plan. Rozumiesz? A nie miłość zawsze puka. Rano dzisiaj zapukała do mnie. Mówię do Agaty, wyjąłem z koszyka batonik proteinowy. Mówię do Agaty, chcesz batonik? Agata, no nie na śniadanie, no to później chcę. No, położyłem. Szukam, nie ma dla mnie. W jednej mikrosekundzie miałem plan zastąpienia jej batonika czymś. Nieważne, bo to jest szybciutko, żeby nie wypaść źle, stworzyłem w swojej głowie plan przekąski dla niej, który nie jest owym batonikiem, którego pożądała dusza moja. A rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wiesz. Mówię, co ja myślę. Dobrze, Panie Boże, mówię, to jej batonik, mówię, nie jej batonika, mówię, kupię sobie bułkę. To ja to położyłem ten batonik, otworzyłem koszyk, natychmiast znalazłem dla siebie człowieku, wcześniej go nie widziałem. Rozumiesz, o co chodzi? Debilizm to jest uparty. To będzie pukać i pukać. Dlaczego? Bo to jest składowa umysłu diabła. Rozumiesz? To jest to. To są malutkie rzeczy. To nie dotyka już, ale puka. A miłość nie szuka swego. Miłość, ona zawsze będzie chciała, żeby ktoś miał lepiej niż ty. Miłość nie polega na tym, że samemu się usadowiłem w czymś i teraz z miejsca komfortu szukam czegoś, aby ktoś też się usadowił. Nie! Ja z miejsca dyskomfortu, tak, odnajduję miejsca komfortowe dla kogoś. A z tego, co pozostanie, utkam swoje rzeczy. Taka jest miłość. Miłość zawsze będzie chciała dla kogoś. W ogóle wiecie, że gdyby w relacjach zapanowała miłość wśród ludzi, nie? To relacja nie ma prawa się rozwalić żadna, bo się szuka czyjegoś. Wiesz, co to jest, jak ktoś szuka ciągle swojego szczęścia? Nie masz nic do roboty. Nic do roboty, więc wiesz, co zaczynasz robić? Szukać jego szczęścia. I koniec, i mamy perypetum mobile. Ludzie! Wiecie, co nam przeszkadza w zajmowaniu się kimś? To, że zajmujemy się sobą. Ale jeśli ktoś się zajmie tobą w relacji, to ty już nie masz nic do roboty, tylko się zająć nim. I maszyna rusza. I to jest wieczny mechanizm. Tak na przykład małżeństwo powinno funkcjonować. Mąż się powinien zajmować żoną, a żona mężem. Wtedy nie ma pata, że to coś przetrwa do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Że to coś nie przetrwa. Nie przetrwa. Jeżeli się będą zajmować sobą nawzajem. będzie szukał tego, co jest jej, ona będzie szukała tego, co jest jego. I to musi trwać. I to da szczęście. Ale jak się sobą zajmujesz, masz braki, każdy się sobą może i każdy się sobą zajmuje. Mi się to należy od Ciebie, a mi się to należy od Ciebie. Dziękuję uprzejmie. Miłość usuwa na drugi plan sprawy ciała, sprawy materialne i duszy, sprawy emocjonalne, chęci, sprawy poglądów itd. I wysuwa na pierwszy plan sprawy ducha. Zawsze. Zawsze. Taka jest miłość. Wysuwa sprawy ducha. Ojciec wysuwa przed sobą syna. Syn wysuwa przed sobą ducha, duch wysuwa przed sobą Kościół. Tak jest ciągle. Gdy widzisz, że zajmując się sprawami duchowymi, sprawami drugiego człowieka, poniesiesz stratę na swoich sprawach materialnych lub komforcie psychicznym, to właśnie wtedy możesz oddzielić miłość od tego, co miłością nie jest. Staniecie w miejscu poniesienia straty. To miejsce, kiedy zaczniesz widzieć, co miłością jest, a co miłością nie jest. W ogóle wiesz o tym, że w miłości się ponosi straty? No straty. W ogóle ludziom się zdaje, że w miłości jest tak, że to nie poniesiesz straty. Poniesiesz stratę. W ogóle nie bój się ponieść straty. Czego się boisz stratę powiedzieć? Nie bój się. Oddaj swój czas drugiemu człowiekowi. Daj pieniędzy. Daj mu pomoc. Czy ty na tym stracisz? Pewnie. Jak dasz komuś pieniądze, to sam sobie nie kupisz pewnych rzeczy. To jest proste. Myślisz, że daje się pieniądze, jak się ma dużo pieniędzy? Coś Ci powiem. Święte serce, jak ma dużo pieniędzy, to będzie dawało tyle pieniędzy, żeby odczuć stratę. Tak. Im więcej masz, tym więcej dawaj. Czego się boisz, że ta strata będzie? Dotknij tej straty. To słodkie. To ma sens. Pamiętaj, że na pierwszym miejscu jest wyswobadzanie miłości do Boga jako osoby. Na drugim miejscu jest wyswobadzanie miłości do człowieka. To ze sobą jest bardzo powiązane. Siebie ustaw z Bogu. Nie bój się. Nie bój się. Ja się kiedyś bałem. Dzisiaj nie boję się walczyć. I teraz złożę Wam świadectwo, że nigdy nie zabrakło mi niczego na poziomie fizycznym, na poziomie moich emocji. Niczego. Jeszcze mi się takie coś nie zdarzyło. Nie. Zawsze byłem i jestem zaspokojony.